Cześć kochani. Cześć kochani. Dziś w poszukiwaniu przepisu na rodzinę przyjechaliśmy do Aleksandrowa Kujawskiego. Do Karoliny i Macieja. Szczęśliwej rodziny. Zobaczmy, jaki przepis na rodzinę dla nas przygotowali. Cześć kochani, bardzo się cieszymy, że przyjęliście nasze zaproszenie. Hej, witamy Was w naszym domu. Cześć. No właśnie, jesteśmy w Waszym domu, domu szczęśliwej rodziny. Jak się robi szczęśliwą rodzinę? Od razu, jak braliśmy ślub i zastanawialiśmy się nad tym, że chcemy pokazywać nasze życie w mediach, bo jesteśmy dziennikarzami i familiologami, więc to wyszło tak trochę naturalnie. I myśleliśmy nad tym, jak nazwać nasz profil. I Karola od zawsze, odkąd się znamy, ona była z tym, że było coś w nazwie było, że jest nieidealna. Tak. A ja nie chciałem, żeby było, że jest nieidealna, żeby nie było z tego nie. I myśleliśmy, że szczęśliwa, bo to znaczy dokładnie to samo. Bo nie mówimy, że jesteśmy doskonałą, perfekcyjną. W ogóle tego nawet nie da się tak. Ale szczęśliwą rodziną. Tak, i tak poszło już wtedy po całości wszystkie nasze projekty podpięliśmy i jesteśmy szczęśliwą rodziną. I już teraz w sumie nawet sobie nie wyobrażam, że mogłoby być inaczej. Ja jak sobie myślałam o tym, że będziemy właśnie mówić do małżeństw i w ogóle w internecie, to jakby nie wiedziałam, że to będzie dla nas takie owocne. Bo za każdym razem, kiedy my się czymś dzielimy, kiedy opowiadamy o naszych doświadczeniach, czasami też trudnych, no to jakby my mamy takie flashbacki, nie? I też takie właśnie, takie trochę otrzeźwienie, nie? Hej, musisz coś zmienić w sobie, nie? Na przykład. Bo zaczęło się nawzajem. Od tego, że 6 lat temu skończyliśmy studia nauk o rodzinie i okazało się, że nauczyliśmy się tam rzeczy, których większość małżeństw nie zna. Nasi rodzice nie wiedzą, jak się dobrze kłócić, żeby wychodzić z tego mocniejszymi. Nasi przyjaciele, nasi znajomi nie wiedzą tego, więc mówmy o tym. Ale okazało się, że mając tę wiedzę, to nie jest tak, że to od razu jest wpisane w nasze życie i w naszą codzienność, tylko właśnie jesteśmy wręcz przeciwnie. My wiemy, jak powinniśmy, ale przez to, że nie zawsze jest dobrze, nie zawsze jest spokój w sercu, tylko żyjemy w codzienności naszej, trochę w chaosie, nie robimy zupełnie inaczej, nie potrafimy tak. I widzimy, tu powinniśmy zrobić tak, to jest poprawne. I zawsze jak przypominamy o tym innym, czy to na Instagramie, czy mówiąc świadectwa, czy głosząc słowo, to mówimy do siebie. Zawsze też to podkreślamy, że czasami jak jedziemy na jakieś rekolekcje, to czujemy się, mamy takie emocje, że jesteśmy hipokrytami, bo mówimy do ludzi tak. O rzeczach, których nie robimy, ale zawsze na początku mówimy, że ta konferencja pierwszym odbiorcą jesteśmy my sami, bo to my mamy się każdego dnia nawracać z tego i żeby być bardziej życzliwym dla siebie, bo zapominamy o tym właśnie, że jesteśmy cały czas ze sobą, to nam się najbardziej obrywa wzajemnie. Powiedziałeś, że właśnie nasi rodzice nie wiedzieli, jak się kłócić. Właśnie, jak się kłócić i co to ma wspólnego ze szczęściem? No, komunikacja jest z nami cały czas. To jest, na tym się opiera nasze życie. Odkąd, jak tylko się budzimy, wstajemy, no to wysyłamy komunikaty do dzieci, bo coś chcemy z nimi i coś chcemy im przekazać. Pierwsze to, że je kochamy, to jest ten pierwszy komunikat. A między małżonkami jest no, tyle rzeczy. Myślę, że dziś mamy na sobie bardzo dużo obowiązków, bardzo dużo, w ogóle nie tylko my, tylko w ogóle jako ludzie bierzemy na siebie dużo rzeczy, które trzeba poustalać, poukładać, o których trzeba porozmawiać i nie zawsze jest dobrze. Czasami jest tak, że ja mam jakieś intencje określone, chcę coś przekazać, ubiorę to w tak totalnie złe słowa, Karola to odbierze po swojemu i no i robi się jadka, robi się kłótnia, jakiś konflikt, no bo Karola zupełnie nie rozumie moich intencji, nie usłyszała tego, co chce jej powiedzieć tak naprawdę. Z drugą stroną działa to tak samo, ona coś powie, ja odbiorę to opacznie i nie próbujemy dojść do tego, czy na pewno chciałeś mi to powiedzieć, czy może jednak jest tam coś innego, coś głębiej, bo ja poczułam się zraniona, poczułem się zraniony, poczułem się uderzony, poczułem się zastraszony. Często intencje mamy dobre, bo się kochamy, jesteśmy małżeństwem i do tego wracamy. Zakładamy, że zawsze intencje są dobre, więc dobra kłótnia może po prostu z dobrej kłótni wychodzimy bliżej siebie, nie? Wzmocnieni, umocnieni, tak teoretycznie. No i smutne jest to, że czy to seriale, czy nawet nasze życie rodzinne tak zapisują w nas różne schematy, że reagujemy
impulsywnie, automatycznie. To są właśnie te schematy, gdzie dzieje się jakaś sytuacja, gdzie jesteśmy źli, gdzie jesteśmy głodni, bo to jest taka pierwsza potrzeba. Nagle okazuje się, że nie zrobiliśmy jeszcze obiadu, już jest 14 i jesteśmy głodni i nagle to powoduje, że się zaczynamy kłócić i mówimy słowa, frazesy, które dzieją się automatycznie, wypadają z naszych ust jak same. I wtedy trzeba bardzo się zastanowić, że to jednak może nie jest to, co chcę powiedzieć i reflektować się, nie iść to dalej i bronić się, że ja naprawdę tak uważam, bo często to jest nieprawda, po prostu to jest jakiś automatyczna obrona naszego mózgu. My już bardzo rzadko oglądamy takie filmy, ostatnio nam się zdarzyło. Rzeczywiście, to generalnie działa destrukcyjnie na relacje. Bo sobie myślisz, oni tak mają, oni tak się kochają. Nie mówiąc o tym, że happy endem często tych pięknych filmów jest ślub, o ile jest, tak? Ale że to jest happy end. Czy taki flashback do waszego ślubu, czy wy wspominacie jeszcze ten dzień, pamiętacie go? Czy to był koniec czegoś, czy raczej początek drogi? Możemy powiedzieć, że to był początek wieczności. Tak. Aczkolwiek pamiętamy, wspominamy go dosyć często. Mimo okoliczności, które zaistniały, mogłoby się wydawać, że nie będziemy wspominać często, bo na naszym weselu o godzinie 12 w nocy zmarł mój dziadek. Tak w skrócie opowiadając, to było dla nas trudne doświadczenie na tamten czas. Były też wyrzuty do Pana Boga, że dlaczego my? Przecież to miało być tak piękny dzień, cały dla nas. No i wtedy wiecie, człowiek się łapie, cały dla nas, jakby... Najważniejszy dzień w życiu, tak. na którym wszystko się opiera. Jeżeli tutaj wszystko pójdzie dobrze, to już będziemy mieli szczęśliwe życie, bo to jest najważniejszy moment. No i to jest takie kłamstwo, które jest zapisane w naszych sercach, z którym też chcemy walczyć i mówić ludziom, że to nie jest najważniejszy dzień w życiu, tylko dzień jest, po prostu. Jest ważny, bierzemy ślub, jest sakrament, spotykamy się z gośćmi, wydajemy kupę szmalu na wiele różnych rzeczy, żeby było pięknie, ale nie to jest najważniejsze w całym naszym życiu. No i u nas jak skończyło się wesele o północy, bo wtedy już po prostu wszyscy pojechali do domu, czy poszliśmy spać w takim rozdarciu, bo nie wiedzieliśmy, co zrobić. Nie ma, nawet mój tata szukał informacji w internecie, co zrobić w takiej sytuacji, no i nie ma takiej historii. Nie wiadomo, co zrobić. My też byliśmy bardzo młodzi, nie wiedzieliśmy, jak zareagować, więc jedyne, co tylko wtedy padliśmy w nocy jeszcze na kolana i pierwszy raz w naszym już małżeńskim życiu zawierzyliśmy się jako małżeństwo. Matce Bożej, tak. Panu Bogu, i powiedzieliśmy, że jeżeli chcesz, no to rób z naszym życiem, co chcesz. Jeśli chcesz, to w ogóle uzdrów dziadka, bo on był reanimowany w tym czasie, kiedy my zawierzaliśmy, więc ufaliśmy, że tak będzie. Skończyło się inaczej, że trochę podzieliliśmy się naszym dniem z dziadkiem, bo no, wszedł do nieba. Zawsze Karola powiedziała dosłownie, co mówił dziadek. Zawsze, no, jakie były jakieś imprezy, to mój dziadek zawsze powtarzał, że jak ja będę umierać, to będą mi grać. Tak, nie. I tak się właśnie wydarzyło. Tak się wydarzyło, że w tańcu właśnie. Nie dość, że jak dziadek umierał, to mu grano, to jeszcze potem księża prowadzili modlitwę, więc cała rodzina modliła się za dziadka na różańcu, kiedy wchodził do nieba. Trzy dni później przewodni kolor naszego wesela to fioletowy. W tym samym kościele. Tak, fioletowe kwiaty, ksiądz w fioletowym ornacie i trumna po środku, więc to jest trudne doświadczenie. Ale no dzielimy się, wierzymy, że mamy pierwszego orędownika w niebie, patrona też naszego małżeństwa. Tak, no i też właśnie odnośnie tego, że to jest ten najważniejszy dzień w naszym życiu, on był dla nas ważny, ale też słyszeliśmy takie głosy, że skoro tak się wydarzyło, to już koniec, nasze małżeństwo się na pewno rozpadnie, jakaś klątwa, tak, nie wiadomo co, nie? Tak, jesteśmy przeklęci, no. Tak, no to były takie dziwne głosy, ale wiecie, one gdzieś tam siedziały w głowie, ale przecież dlaczego? Coś, co się wydarzyło, ma definiować nas, nasze życie, nie? I to był pierwszy kryzys, bo musieliśmy sobie... W ogóle kryzys jest momentem, kiedy musimy rzeczy poukładać na nowo. Mieliśmy zaplanowane poprawiny, jak to będzie wyglądało, jakiś wymarzony scenariusz tych poprawin. No a okazało się, że trzeba to poukładać na nowo. Było ból, cierpienie, bo wiadomo, umiera ktoś bliski. Wszystko się rozsypuje, jak domek z kart, bo już nie było poprawin, znaczy były inne po prostu. Trzeba było podjąć inne decyzje, inaczej rozmawiać z rodziną. Ale to było też dobre, bo mogliśmy razem usiąść powiedzieć, zróbmy tak, podejmijmy takie decyzje i chcemy być w tym razem. No i to nas przeprowadza przez każdy kolejny kryzys, jak na przykład urodziła się Aniela. Pierwsza córka. Nasza pierwsza córka, też mieliśmy inne oczekiwania, a życie nam się do góry nogami wywróciło. I właśnie chciałem zapytać, czy właśnie ten kryzys na samym początku waszej właśnie wspólnej drogi miał konsekwencje w kolejne, albo raczej jakie konkretne, czy pomógł, jeśli tak, to jak? W przeżywaniu tych właśnie takich trudności. Chyba zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę, tak mi się wydaje, jakby
w pierwszym dniu, kiedy jesteśmy mężem i żoną, już przeżywamy kryzys, gdzie to zazwyczaj dzieje się tam po jakimś miesiącu miodowym. Więc uważam, że sobie daliśmy radę. Zbliżyło nas, właśnie tak jak jest, nie? Że powiedziane, że kryzys, jeżeli się dobrze z niego wyjdzie, to on zbliża i faktycznie tego doświadczamy, nie? Ukierunkowało, że nieważne co się dzieje, tak. Nawet jakkolwiek to by były tragedie, to żeby być razem. Ten dzień ślubu jest przecież początkiem właśnie tej drogi, która nie jest usłana różami tylko, tak? Nie jest tylko pięknie, a z drugiej strony te trudy, które się pojawiają, przecież nie wykluczają tego piękna, one go absolutnie nie przekreślają, nie? To się nie wyklucza, tylko właśnie przenika, no tak wygląda ta małżeńska droga. Jakieś kryzysy właśnie, które was jeszcze spotkały później? Takim potężnym kryzysem było to, kiedy dostaliśmy diagnozę od pani naprotechnolog, że nie będę mogła mieć dzieci. A to było moje wielkie pragnienie, odkąd pamiętam, zawsze miałam ogromne pragnienie bycia mamą wielodzietnej rodzinie. Już znalazłam męża, mówię, to teraz do dzieła, nie? Z górki. Tak, no i okazało się właśnie, taką dostaliśmy diagnozę. To było bardzo dla mnie osobiście, dla Maćka myślę, że też, ale dla mnie, no, był weekend, że ja po prostu leżałam w łóżku i płakałam cały czas. I wiecie, i to było dla mnie takie trudne, bo Panie Boże, o co tu chodzi, nie? Ty dajesz mi takie wielkie pragnienie bycia mamą, a tu ktoś mi mówi, że nie. I że o co tu chodzi, że dlaczego, po co? I przeszliśmy przez post Daniela 40 dni, bo ja powiedziałam, że ja sobie nie jakby wierzę w Bogu, nie? Że jeżeli powiedział, że da mi pragnienie takie, no to kto mi tam powie, że nie? Nie ma czegoś takiego. I właśnie przeszliśmy przez post Daniela, 40 dni jedliśmy warzywa i niektóre owoce, to było bardzo trudne doświadczenie, oczywiście w intencji postu, takie oczyszczające, tak, bardzo. W intencji potomstwa. 2 miesiące po tym, jak wyszliśmy z tego postu, okazało się, że jestem w ciąży i jesteśmy za to bardzo wdzięczni, ale to było bardzo też trudne takie, nie, nasze doświadczenie. No i znowu wyszliśmy obronną ręką, tak. Z tego, że wzmocnieni bardzo, nie, tą doświadczeniem takiego smutku, no ale oczywiście na koniec była wielka radość i niedowierzanie. Kiedyś jak słyszałam kryzys, to było dla mnie takie właśnie, że ojej, ktoś ma kryzys, nie, takie wycofanie i takie to musi być straszne, a jakby teraz sami mówimy o tym, że kryzys to jakby nie jest nacechowane negatywnie słowo, nie? Że właśnie kryzysy mogą być dobre, zależy jak przez nie przejdziemy. Bardziej szansa niż zagrożenie. Jaki jest przepis na rodzinę szczęśliwej rodziny? No, my naszą rodzinę, bo oczywiście ważne jest to, żeby niczego nie było za dużo, bo wiemy, jest teraz psychologia, jest tak dobrze rozwinięta, że wiemy, że na przykład trzeba mieć czas dla siebie tylko, żeby regulować emocje samemu, czy żeby poświęcić czas tylko jednemu dziecku, więc nie może być tego za dużo, bo jak jednego składnika będzie za dużo, to będzie niesmaczne, ale jak już wszystkiego będzie po trochu, będzie odpowiednio, no to żeby wszystko na koniec doprawić sosem sweet chili, żeby było słodko, żeby pamiętać o życzliwości, o której tak często zapominamy w naszej codzienności. Tak. Któryś z badaczy małżeństwa powiedział, że życzliwość, jeżeli małżonkowie są dla siebie życzliwi, to jest gwarancja tego, że ich małżeństwo przetrwa. Że przejdzie wszystkie te codzienne trudne doświadczenia. No i ostro, żeby było też pikantnie, żeby nie zapominać o tym, że jesteśmy małżeństwem, o tym, żeby budować miłość intymną, żeby się dużo całować, przytulać, drapać po pleckach, gładzić po łydce. Takie rzeczy, które lubimy, są bardzo cielesne i wprowadzają, właśnie budują namiętność, która jest jednym z 3 składników miłości. Każda mama i każdy tata coś powie nie tak, podniesie ton, zdenerwuje się, to jest normalne. I właśnie, żeby potrafić przeprosić, nie? Jak już emocje opadną, powiedzieć, przepraszam, córko, że tak do ciebie powiedziałam, że tak się zachowałam. Nie powinnam, wybaczysz? No i wybaczam. Zawsze jest, wybaczam. Zanim włączymy serial, bo już jesteśmy totalnie zmęczeni i chcemy tylko obejrzeć coś w telewizji i spać, to stop, pauza i pytanie. Chcesz coś powiedzieć dzisiaj? Masz może coś, z czym chciałaś się podzielić? Chodź, się przytulimy. Dziękujemy wam, kochani, bardzo. Ja się czuję, no, taka nadzieja wlana w serce, bo mimo, że zobaczcie, padło tyle słów o takich trudach, o takich doświadczeniach, z którymi podejrzewam, że no właśnie, nawet nie podejrzewam, to graniczy z pewnością, że możemy mierzyć się wszyscy w naszych małżeństwach, rodzinach. To jest budujące, to wlewa nadzieję w serce. Dziękujemy wam bardzo, że podzieliliście się takim kawałkiem swojego serca. Dobrze było was gościć. Dzięki. Dziękujemy, kochani, że byliście z nami. Jesteśmy przekonani, że zabierzecie coś z tego przepisu na rodzinę dla swojej rodziny. Ja osobiście biorę sos. Sweet chili. Ty chili, ja sweet. Dzięki, kochani. Zapraszamy do następnych odcinków. My już nie możemy się doczekać zaproszeń do kolejnych szczęśliwych rodzin. Zachęcamy do udostępniania filmiku, do lajkowania profilu Nierozerwalnych. No i do zobaczenia. Do zobaczenia.